zachowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi, do wychwalania hedonizmu, materializmu i przyjemności. Jesteśmy dzisiaj społeczeństwem, które tylko i wyłącznie myśli o sobie. I by doświadczyć jak najwięcej przyjemności, każda reklama to jest wielka przyjemność. A gdzie jest cierpienie w życiu? Pogoń za materializmem. A wiecie, ile w Polsce biedy? Jedźcie na północ Polski, na zachód i zobacz, co tam się dzieje. To piszczy. Mieli doinwestować w biedne ziemie polskie, a oni to robią skansen. Loże masońskie mają zadanie działać przebiegle, aby wszędzie ludzi doprowadzić do pogardzania świętym prawem Bożym i do otwartej opozycji wobec 10 przykazań. I nasz polski katolicyzm tak, ci co jeszcze mają odwagę mówić, że są katolikami, bo ochrzczeni, ale zaraz mają spójnik, ale. No, mądrzejszy niż papież, rozumiecie? Wszystko by chciał poustawiać, Pana Boga, księdza, papieża i ale. Zapisz się do masonerii, służ diabłu, ta nie ma żadnego ale. I to prowadzi do otwartej opozycji przeciwko 10 przykazaniom. My za kościołem, ale kobietę trzeba uwolnić, niech dzieci morduje. No to przyjdźcie na starość do kobiet i posłuchajcie, co one cierpią, co przeżywają. Przyglądnij się dzieciom, oczom dzieciom, co one przeżywają. Do tego już nikt nie mówi, tylko wyzwalają wtedy, kiedy w głowie głupio i szumi jeszcze. Dążą one do zniesienia kultu należnego tylko Bogu. U nas ci apostołowie byli mądrzy za czasów kateizacji, konkordatu. Kościół niech się zamknie w czterech stronach świata. Czyli czterech stron kościoła nie wychodzi, bo to jest wszystko prywatne, są przeprywatni. I na to miejsce wprowadzają nam fałszywych bogów, wychwalanych bardzo przez ludźmi. Tymi bogami są rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc i przyjemność. Jeśli się na tym ma opierać cały świat, to są to przymioty piekła. Dusze wpadają przez to w moralną niewolę zła, wad i grzechów, a chwili śmierci i sądu Bożego przyjdzie im przeżyć nieprawdopodobne, dramatyczne doświadczenia, bo znajdą się w jeziorze wiecznego ognia, którym jest piekło. By to zrozumieć, razem przeczytać piorunem trafiona, by zrozumieć z detalami. Razem przeczytać dzienniczek siostry Faustyny. Tam są z detalami opisane doświadczenia siostry Faustyny. I teraz sięgnę do Pisma Świętego. Bo to ta bestia opracowała system i skutecznie rządzi w świecie i walczy z Bogiem. Tu gdzieś to uciekło. Słowo bestia jest. Oto na pomoc czarnej bestii, tym razem z ziemi, wychodzi trzecia bestia. Potem ujrzałem inną bestię, pisze święty Jan w Apokalipsie, wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka i mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią sprawuje. Ona sprawiła, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano czynić przed bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, aby wykonywali obraz bestii. Ten obraz trzeciej bestii rozbuduję w kolejnym kazaniu. Jest to najbardziej potworna bestia, która wyszła z łona Kościoła katolickiego. Rozbudowali i utworzyli masonerię kościelną, która zgodnie z prawem przy namaszczeniu Kościoła, przy wielu przypadkach nieświadomości, bo to sprytnie zrobili, rozkłada Kościół od wewnątrz. Szczyt jej możliwości zaczął się od Soboru Watykańskiego II i trwa do dzisiaj. Jesteśmy w wymiarze funkcjonowania Kościoła zdominowani przez tego baranka o dwóch rogach. Jakie jest jego znaczenie i co on wyrabia w Kościele, bo to nas najbardziej dotyczy, o tym wam powiem podczas mszy świętej 18. Amen. Panie Boże, zapłać.